Zaczynamy podsumowanie dnia w SK TV News. Igor Nurczyński, startujemy. SK TV News. Sukces polskiego DJ-a w USA. Scena muzyki klubowej może pochwalić się nowym odkryciem. Jest nim polski DJ Mac Demetrius, który został ostatnio doceniony przez największą amerykańską stację radiową grającą muzykę elektroniczną. Radio FG, które 20 lat temu wypromowało na przykład Davida Guetta, regularnie gra kawałki polskiego artysty, który jest teraz o krok od wielkiej międzynarodowej kariery. Odliczanie do kolejnej premiery. Już w niedzielę wieczorem na naszej antenie kolejny odcinek Killerskiego Karaoke. Tym razem na najdziwniejszej scenie w Polsce zaśpiewają Ewelina Lisowska, Sylwia Gruchała, Marika i Katarzyna Skrzynecka. Choć gwiazdami programu są tym razem same kobiety, producenci nie mają zamiaru stosować żadnej taryfy ulgowej. Zobaczcie, jak po występie wyglądała na przykład Marika. Jak się czujesz teraz, Marika? Bo przed wejściem na scenę, kiedy nie wiedziałaś, jaka była twoja konkurencja, powiedziałaś, że jest okej. Okay. Teraz jest okej? Okay? Teraz już jest okej, okay, bo wiem, że się nic nie stało, ale pies chyba... Kurczę, blada, chyba zupełnie serio podszedł do tej rywalizacji między nami i pomyślał, że on musi zdobyć pierwszą nagrodę, jakiś medal, order, puchar chociaż. I był zupełnie poważny. Ja żartowałam, a on był poważny, ale w sumie wyszliśmy z tego cało, więc była zabawa. A wy macie jeszcze 2 dni na rozgrzanie swoich palców. Podczas każdego programu mamy dla was PlayStation 3 i grę Dance Star Impreza. Musicie się jednak wykazać szybkością i gdy tylko na ekranie pojawi się gwiazdka, wysłać SMS-a SKTV na 7142. Oczywiście, kto pierwszy, ten lepszy. Ciężary można podnosić w rwaniu i w podrzucie. Niektórzy chyba jednak podchodzą do tego zbyt dosłownie. James, no hand clean and jerk, one hand catch, 40 kilos, oh nice! Czyżby szykowała się kolejna dyscyplina olimpijska? SK TV News. Wyjątkowa impreza organizatorów Dayglow. Specjaliści od oblewania się farbą przy dobrej klubowej muzyce powracają. Tym razem z imprezą klubową, która ma być wstępem do Dayglow Tour 2013, czyli serii wielkich imprez w całej Europie. Na Grand Thursday w warszawskim klubie Platinum zagrają m.in. DJ Alex, Nicole Jackson i Dimitri Vegas. SK ma dla was bilety, a wygrać możecie je w programie Hot Plota. Czesław Mozil i Kuba Wojewódzki w SC TV. Już w niedzielę kolejny odcinek jednego z najbardziej kontrowersyjnych programów na falach polskiego radia. Dzięki SC TV możecie nie tylko słuchać, ale i oglądać Kubę Wojewódzkiego i jego gości. A co prowadzący planują na Dzień Święty? Słuchaj, nasza audycja jest audycją publicystyczną. Co wiesz o Polsce? No widzisz, ja Polskę cały czas poznaję, no. Ale urodziłem się w Zabrzu, mm-hmm. Potem rodzice mieli taki plan, żeby wyemigrować i tą Polskę jakoś tam, nie wiem, przez długi czas to tej Polski poznawałem tylko tak wakacjami u ciotek, u kuzynów. Aha. A teraz to... No to ja wymienię parę nazwisk i powiesz mi, przy jednym, jak chociaż powiesz bingo, to znaczy, że mamy o czym gadać, dobra? Dobrze. Dobra, to uwaga. Lisicki. Ziemkiewicz, Jankę, Zaręba. Zaręba coś mi mówi. A grał na gitarze czy na saksofonie? Nie wiem. Stało się! Polacy doczekali się w końcu prezydenta śpiewającego największy polski przebój od czasów Koko Eurospoko. Tym razem ona tańczy dla prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ja uwielbiam ją. To na tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, czy powie ją i w sercu na mnie. A przy okazji oryginalna wersja piosenki znalazła się już wśród 60 najchętniej oglądanych klipów w sieci i to na całym świecie. SK TV News.
ONZ szykuje kolejne akta. Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, jedna z agend ONZ, ma zamiar wprowadzić zmiany dotyczące kontroli sieci, co może doprowadzić do faktycznej cenzury internetu. Konferencja w sprawie nowych przepisów odbędzie się w grudniu w Dubaju. Będą w niej uczestniczyły 193 kraje, w tym Polska, która już zapowiedziała, że nie zgodzi się na przyjęcie kontrowersyjnych zmian w dotychczasowych przepisach. Czyżby szykował się kolejny bój o wolność w sieci? Rita Ora w filmie. Wokalistka dostała rolę w 6. części Szybkich i Wściekłych. O udział w produkcji ubiegała się także Rihanna. Ostatecznie nawał obowiązków związanych z promocją nowej płyty zmusił ją do odłożenia filmowych planów. Ora, która wielokrotnie wspominała w wywiadach, że marzy o karierze aktorskiej, swój filmowy debiut rozpocznie od wcielenia się w rolę czarnego charakteru. Czas na odrobinę muzyki klasycznej. Przed Wami niezwykły koncert na skrzypce i kram. Rodacy, możecie być dumni, to był nasz polski kran. SKTV News. Rihanna jak Madonna. Najnowszy album Rihanny, który w sklepach ukazał się zaledwie tydzień temu, sprzedał się już w Wielkiej Brytanii w ilości blisko 100 tysięcy egzemplarzy, dzięki czemu od razu wskoczył na pierwsze miejsce najlepiej sprzedających się płyt. To już trzeci krążek Rihanny, który debiutuje na szczycie list sprzedażowych. Młoda gwiazda wyrównała tym samym rekord należący do Madonny, Ewy Cassidy i Norry Jones. Łukasz Podolski po przejściu do Arsenalu postanowił chyba złożyć hołd byłym graczom tego klubu. Oto jego ostatnia bramka i bramka George'a Grahama z 1970 roku. No cóż, historia lubi się powtarzać. SKTV News. Killerskie karaoke nominowane. Program Killerskie karaoke, czyli muzyczne show SKTV, został nominowany w plebiscycie Niegrzeczni 2012. Gala wręczenia nagród odbędzie się 15 grudnia w Katowicach, a zwycięzcy otrzymają, jak na niegrzecznych przystało, klapsy. Czy karaoke może być niegrzeczne? Możecie przekonać się o tym sami już w niedzielę wieczorem. Kasia Nosowska łamie swoje własne zasady. Wokalistka przyznała, że kiedy wiele lat temu rozpoczynała karierę w zespole Hej, była pewna, że w wieku 40 lat zakończy karierę muzyczną. Kasia jest po 40 i właśnie ukazała się jej nowa płyta, płyta zespołu Hej. Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan. Wokalistka teraz zarzeka się, że karierę zakończy po 50 roku życia, ale to chyba nierealne, zważywszy na fakt, że wciąż pisze jedne z najlepszych tekstów w Polsce. Dubstep to już nie tylko rodzaj muzyki, to także styl taneczny. Być może zdziwi to niektórych z Was, ale za ojca tego tańca uznaje się Billa Cosby. Co ciekawe, dubstepowy taniec powstał wcześniej niż sama muzyka. To było podsumowanie dnia w SKTV News, a ja proponuję, żebyście żegnając się z naszym programem sprawdzili, kto dziś wieczorem wystąpi w programie Kuby Wojewódzkiego Zwolnienie z WF-u. Igor Nurczyński, do zobaczenia. SKTV News.